Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. To już wieczór piątkowy i w ten czerwcowy wieczór chcemy, tak jak to czynimy każdego dnia, przygotować się do słuchania słowa na jutro. Kościół nam czyta Ewangelię według świętego Marka. Tym razem będziemy w rozdziale 12. Ale najpierw poprośmy dobrego Boga, aby On sam otworzył przed nami księgę, bo tylko baranek może otworzyć księgę i tylko Bóg nam może przeczytać słowo. Poprośmy o to z pokorą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Uwielbiamy Cię za tę świętą księgę, w której skrywa się Twoje przenajświętsze Słowo. Otwórz przed nami Słowo, oblubieńcze nasz. Wyjdź poza mury, kraty, litery. Objaw nam swoje piękno. Pokaż nam swoje oczy. Niech Twoje spojrzenie przeniknie nasze serca. Spraw, byśmy w tym Słowie doświadczyli, jak bardzo nas kochasz, jak bardzo nas znasz, jak bardzo pragniesz, abyśmy chodzili Twoimi drogami. Poślij nam swojego Ducha, Ducha mądrości, Ducha światła, Ducha męstwa, abyśmy otworzyli się na każde słowo, które usłyszymy w tej Ewangelii według świętego Marka. Amen. Matko pięknej miłości, módl się za nami. Z Ewangelii według świętego Marka, rozdział 12, wersety od 38 do 44. Jezus, nauczając rzeszę, mówił: strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienie na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, na swe utrzymanie. Kochani, jesteśmy w świątyni. Jezus tam przebywa od pewnego czasu. Kontekst jest niezwykle ważny, dlatego że Marek już wcześniej napisał o uroczystym wjeździe Jezusa do świątyni, bo zbliżają się święta Paschy. Świątynia wtedy była wypełniona pielgrzymami. Jeśli Jerozolima na co dzień liczyła około 30 tysięcy mieszkańców w tamtych czasach, to w czasie świąt liczba dochodziła do 100 tysięcy ludzi. Możemy sobie więc wyobrazić te tłumy przemieszczające, wchodzące do świątyni. Mówię o tym, ponieważ Jezus postanowił te dni przedświąteczne spędzać w domu prostych, ale niezwykle pięknych przyjaciół. Około 2 kilometrów od Jerozolimy znajdowała się Betania, a tam dom jego przyjaciół. Lubił tam przebywać. Jezus
kocha proste miejsca. Cały świat kocha. Tam świątynię też kocha. Codziennie przychodził z Betanią do tej świątyni wielkiej, pięknej, pełnej złota, z szacunkiem dla Boga wybudowanej. Ale chcemy przyglądać się Jezusowi, który kocha to, co proste, to, co zwyczajne. Dostrzega to, czego świat ludzi wielkich, ten świat ukazywany w Jupiterach, światła, ten świat, który goni za wielkością, za blichtrem, za jakimś wyjątkowym wrażeniem, często nie dostrzega tego, co proste, zwyczajne, a w czym kryje się szczególne piękno. Jezus ma serce wrażliwe na to, co najmniejsze, co małe, co kruche, co dla świata nieważne, może nawet odrzucone. Ten kontekst jest ważny, bo najpierw Marek przedstawia nam właśnie ten świat ludzi, którzy bardzo mocno zwracają uwagę na to, co zewnętrzne. Przykro mówić, ale w Ewangelii jest tak, że Jezus mówi, strzeżcie się uczonych w piśmie, że to właśnie oni pokazują taki styl życia, który jemu się nie podoba. Strzeżcie się. Myślę o tym, że Jezus z ogromnym bólem wypowiada te słowa. Nie odrzuca ich, ale cierpi. Z jakiego powodu? Bo z upodobaniem chodzą w powłóczystych szatach. Ale nie o same szaty chodzi. Te powłóczyste szaty. Także myśmy otrzymali taką szatę już w dniu chrztu, powłóczystą. To jest to samo słowo, słowo stole. To jest słowo, które bardziej wskazuje na tunikę lnianą. Myśmy otrzymali taką białą szatę, która nam przypomina o tej najważniejszej godności, kim jesteśmy w oczach Boga. Oni jednak zwracają uwagę na to, co zewnętrzne, bo jakby nie widzą spojrzenia Boga, nie widzą oczu Jezusa, który patrzy w serce, dla którego właśnie w sercu znajduje się największe bogactwo człowieka. Pomyślałem, że to są ludzie bardzo głodni, wewnętrznie puści. Dlatego tak bardzo zwracają uwagę na to, co na zewnątrz. Jakby to, co na zewnątrz miało ich wykarmić, nakarmić. Jakby ten głód ich wewnętrzny ugasić. Lubią pozdrowienia na rynku. Taka zachłanność na to, by być chwalonym. Na to, by być celebrytą, na to, by być kimś w oczach ludzkich ważnym. To wow dzisiejsze, jako wrażenie, ale jedynie często zewnętrzne. Te pierwsze krzesła, czyli to szukanie pierwszego miejsca, by być zauważonym, by być na czele, by być podziwianym, by być kimś, kto jest słuchany. Zaszczytne miejsca, zaszczyty. To wszystko tak naprawdę wskazuje na ich głód wewnętrzny. Na zewnątrz krzyczą o to, czego brakuje im wewnątrz, ale ten świat zewnętrzny, skądinąd piękny, dobry, nie może nakarmić ich wnętrza. I właśnie ten obraz dalej objadają domy wdów. To znaczy, że oni są głodni, oni się objadają. Człowiek głodny się często objada i ta sytuacja zewnętrzna tych ludzi jakby pokazuje na ich głód wewnętrzny. I ten głód jest tak wielki, że nie zwracają uwagi na tych, którzy mają niewiele. Co więcej, są zdolni nawet im zabrać to niewiele. Bo domy wdów były domami kobiet, które straciły mężów. W tamtych czasach, zwłaszcza mężowi, gwarantowali utrzymanie domu. Te biedne kobiety, jeszcze objadane. A poza tym pozór, przy tym długie modlitwy. Tak jakby
jakby chcieli znowu swoimi słowami, Jezus powie w innym miejscu, nie bądźcie gadatliwi na modlitwy. Tak by chcieli się nakarmić, ale nie Bogiem, ale swoimi słowami, tym, co oni powiedzą na modlitwie. Można również wpaść w taką pułapkę karmienia się wrażeniami, jakimiś duchowymi namiastkami, przeżyciami, gdzie Bóg nie jest centrum, ale ciągle ja, bo ja głodny, jakby nienakarmiony, ciągle szukam wrażeń. Także w sferze duchowej można tak się zachowywać. Jest taki punkt w tej świątyni, który Jezus ubiera jako kryterium rozeznawania sytuacji wewnętrznej tych wszystkich, którzy są w świątyni. Jezus usiadł naprzeciw skarbony. Ta skarbona oczywiście, która znajdowała się w świątyni, aby każdy wchodzący do niej składał ofiary, była po to, aby ta świątynia materialna przecież także mogła być utrzymywana. To bardzo ważne, byśmy o tym nie zapominali, że te domy zbudowane przez nas dla Boga są także materią, potrzebują być utrzymywane właśnie przez tych, którzy do nich wchodzą, którzy z nich korzystają. Więc po to te skarbony były. Były też okazją do tego, aby dzielić się swoim pieniądzem, swoimi zasobami, z tymi, którzy opiekują się świątynią, ale przede wszystkim by oddawać Bogu to, co się Jemu należy, bo wszystko, co mam, ostatecznie mam od Niego. Więc Jezus obiera tę skarbonę jako o miejsce rozeznawania, bo nie chodzi Mu o materię. Nie chodzi Mu, jak zobaczymy za chwilę, o liczenie pieniędzy. Jezus przypatrywał się, to znaczy wpatrywał się, przenikał to, co zewnętrzne. Jezusem nie daje się oszukać przez to zewnętrzne bogactwo, zewnętrzną religijność, tylko patrzy w serce, co tam się dzieje. I widzi tych bogatych. Patrzy na nich z miłością, bo ten, który patrzy w serce, jest tym, który kocha. Zależy mu na sercu. Kocha prawdziwie ten, który nie zatrzymuje się na tym, co zewnętrzne, na ludzkim ciele. Nie traktuje człowieka przedmiotowo. Nie ocenia człowieka jedynie po tym, co posiada, co materialnie ma. Ile znaczy, gdy chodzi o jego zaszczyty. Ten, kto kocha, patrzy na serce, patrzy głębiej. Jezus kocha wszystkich, którzy tam przychodzą, kocha. I ma wgląd w ludzkie serce. I widzi, że wrzucają wiele. A jednak nie oni wrzucają najwięcej. Pośrednio możemy powiedzieć, zresztą Jezus o tym powie wprost, oni wrzucają ze swojego zbytku. Jakby wrzucają to, co im zbywa. Nie to, co jest im potrzebne do życia, tak iż kiedy dzieląc się tym, co potrzebne do życia, odczują też jakiś brak. Ale ten brak będzie miejscem zaufania Bogu. Że kto ufa Bogu, temu niczego nie brakuje. Ten najwięcej otrzymuje. Nie polega jedynie na sobie, na własnych kalkulacjach, ale na Bogu samym. Nie na swoich bogactwach, które także ma od Niego. Na Bogu samym. I nagle podchodzi kobieta, Marek podkreśla, że jest to wdowa i dodaje biedna wdowa. W tekście greckim możemy przeczytać biedna, uboga, biedna, biedna kobieta, biedna wdowa. I potem co wrzuca do skarbona, już możemy wiedzieć, że jej sytuacja materialna jest bardzo trudna. Wrzuca dwa pieniążki, czyli jedną trzecią asa, za którego można było kupić za jednego asa wróbelka. I wielkie stworzonko by, jakie ptaszki do także jedzenia. Ona nawet
nie miała na tyle, 1/3 zaledwie. Ale co więcej, Jezus widzi, że ona wróciła wszystko, co miała na swe utrzymanie. W tekście greckim pojawia się słowo bios. Ona wrzuciła do skarbony całą siebie, całe swoje życie. Całą sobą się podzieliła. Wszystko, nie tylko co ma, ale kim jest, oddaje Bogu. Ta skarbona staje się symbolem tych ofiar najświętszych, największych. Kobieta wypełniła tę skarbonę całym swoim życiem. Pewnie te pieniążki, dwa małe, które wpadały do skarbony, sprawiały, że nawet nie zadźwięczało w skarbonie. To nawet miedziaki nie były, by mogły wywołać dźwięk. A jednak Jezus widzi, że ona daje najwięcej. Daje całą siebie. Zawsze mnie ta kobieta konfrontuje. Kiedy patrzę na tę wdowę Ewangelii, należy do tych postaci ewangelicznych, przecież ukrytych, wdowa, która przemawia bardzo mocno i pyta mnie, a co z tobą? Co z twoim sercem? Jak bardzo ty jesteś hojny, wielkoduszny w swoim człowieczeństwie, w swoim powołaniu, kapłaństwie, życiu zakonnym. Niech ta kobieta dzisiaj nas zapyta. Z miłością zapyta. I pozwólmy, by nas zapytała. Czy ty jesteś gotowy, gotowa podzielić się całym swoim sercem z Bogiem? Czy ty jesteś gotowy, gotowa oddać życie Bogu? Zaufać Mu, powierzyć się Jemu tak całkowicie. Zwróćmy uwagę, że tu mamy odwrócenie, radykalne odwrócenie porządku w stosunku do tego, jak świat patrzy na ludzi, jak on porządkuje, jak wartościuje to wszystko, co w świecie. W Ewangelii to ta biedna wdowa jest, można by użyć tego określenia, na pierwszych stronicach gazet, których najświętszym redaktorem jest Jezus Chrystus. Chciałby, aby cały świat o niej czytał. Chciałby, aby cały świat o niej usłyszał. Pragnie, aby cały świat zobaczył w tej kobiecie filar tego świata. Bardzo często myślę o tej wdowie i od razu myślę o tych wszystkich ukrytych wdowach. Nie tylko w znaczeniu dosłownym. Ta wdowa symbolizuje najbiedniejszych, ludzi najskromniejszych, najbardziej ukrytych. Symbolizuje także tych ludzi bogatych, bardzo bogatych w świecie, którzy w sposób ukryty, w sposób cichy, dzielą się swoimi dobrami z wielu. Znam takich ludzi. Takie osoby, które pomyślałem z miłością o was wszystkich, którzy także dzieliliście się swoim wdowym groszem, by ten dom słowa powstawał. By był miejscem, w którym Bóg będzie chwalony. Myślę o tych wszystkich wdowach, a więc o tych wszystkich biednych ludziach w świecie, którzy przez swoją modlitwę cichą, wierną utrzymują ten świat w istnieniu z woli Boga. Bo Bóg uwielbia, Jezus Chrystus uwielbia Ojca, że te rzeczy objawił prostaczkom. Zakrył przed wielkimi, mądrymi, a objawił prostaczkom swoją miłość, którą tak głęboko wierzą. I wierzą, że ta miłość podtrzymuje ten świat. Myślę o tych wszystkich wdowach, a więc maluczkich, skromnych, kruchych,
słabych ludziach, którzy teraz cierpią w szpitalach, w swoich domach, w osamotnieniu, którzy być może teraz odchodzą z tego świata, w osamotnieniu. Jakimi gigantami są oni w oczach Boga, kiedy to wszystko, co przeżywają, czynią z miłości, ofiarując siebie, całkowicie dając siebie. Spraw, Panie, aby w nas zrodziło się to pragnienie, by mieć serce Jakowa wdowa, hojne, wielkoduszne, otwarte na Ciebie do końca. Zabieraj w naszym życiu to wszystko, co jedynie zewnętrzne. Pomagaj nam uwalniać się od tego, co materialne, także skupia nas już nie na Tobie, nie na miłości do Ciebie, drugiego człowieka, a jedynie na sobie i na gromadzeniu. Uwolnij nas, daj nam serce wolne od wszystkiego, co mogłoby uwięzić nasze człowieczeństwo, uwięzić nasze najgłębsze potrzeby, potrzeby miłości. Ty bądź wypełnieniem wszystkich naszych głodów. Ty bądź tym, który nasze serce rozpali miłością. Prosimy Cię, daj nam serce tej wdowy i zabieraj to wszystko, co sprawia, że serce może być zamknięte. Pomóż nam być hojnymi, otwartymi na Ciebie do końca. Oddajemy Ci nasze życie, tak jak potrafimy. Powierzamy, bo wiemy, że to Ty jesteś naszym największym skarbem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Życzę Wam dobrej nocy.